uważaj, bo to jest bardzo drogi i zawodowy sprzęt. Dobrze, Łukaszu? Jak będziesz tego swojego mikrusa go wrzucał, to tak z ostrożnością, nie? Patrz i się ucz. Katalogi mówią o 850 litrach przestrzeni bagażowej. Minus 5 centymetrów, których mi brakuje, więc szybciutko złożę fotel, żeby nie było. O, i już teraz wszystko mi tutaj pięknie wejdzie. Może wszystkich foteli nie muszę składać, o. Szczerze mówiąc, przez chwilę żałowałem, że nie przyjechałem tutaj Amarokiem, ale na pewno nie dotarłbym tutaj tak komfortowo, to po pierwsze. Po drugie, zobaczcie, to co Adam u siebie ma za 550 tysięcy, tutaj jedną rączką, tylko 4 razy taniej. Katalogi reklamowe mówią, że to są samochody dla ludzi lubiących aktywnie spędzać czas. Rachciachu i po strachu, uwaga, bo to bardzo drogie deski, pozamiatane. Dobra, nie udało mi się ich dogonić, ale czy to jest ważne? Jechałem z pełnym zbiornikiem paliwa, mogłem jechać dokładnie tak, jak chciałem. A ten pełen zbiornik paliwa to, uwierzcie mi, naprawdę kluczowa sprawa. Spalanie mam teraz rzędu 30 litrów. 30 litrów. Nie no, przesadzam. Koloryzuję. 29,9. Myślisz, że on da sobie radę? Z jego koordynacją ruchową poniekąd nie sądzę, ale ja już zaczynam ziewać. Jakie tu ciepło bije od niego. Chyba szybko jechałeś bardzo, co? Jechałem tak. 3 razy na stację po drodze? Jak mi to sprawia radość, powiem wam szczerze. Dasz radę czy nie? Ta marynarka w sensie, żeby jej nie zabrudził, wiesz. Uważaj, Patryczko, bo to jest bardzo drogi sprzęt. Przejmuję inicjatywę. Poczekaj. Zostało ci jeszcze raptem pół metra. Dajesz. Proszę bardzo, co wy robicie? Znaczy, wiesz co, ja powiem ci tak, pomogłem mu to załadować, ale ja tego nie wyładowuję. A ja załadowałem tamtą deskę do siebie oraz ten bagaż... Poczekaj, czekaj, czekaj, zaraz pęknie płetwa. Pię. Patryczku, dociskaj, dociskaj. Ja ci zamknę drzwi kulturalnie tu z tyłu. Do zobaczenia. I co, da się? Da się. Też nie uważam, że Mercedes GLE 63 AMG Coupe S, czy zwał jak zwał, jest najlepszym samochodem świata. Tak, też widzę wszystkie jego wady. Mam nadzieję, że nie będzie tu słupów z wysokim napięciem. Przynajmniej tu na półwyspie ten samochód teraz z tą deską wygląda tak, jak powinien wyglądać, a nie jak samochód tylko i wyłącznie do jazdy po mieście. Nie zawsze wygrywa najszybszy. Najważniejsze to dobrze poskładać tą układankę. Wybrałem 3 auta. Jedno do sportu, do dobrej zabawy. Drugie do ciężkiej pracy. I trzecie, takie jak to. Kombi, komfortowe, pakowne jak widać. A przede wszystkim ekonomiczne. Długi dystans, szybsza jazda. Też nie jest dla niego problemem. Kawał limuzyny połączony z kawałem terenówki, połączony z kawałem wyścigówki, połączony z kawałem bagażówki, połączony z kawałem rodzinnego auta. Dojechał bez najmniejszego problemu, przebrnął przez każdą próbę, nie musiał się poddawać kilka razy, tak jak samochód Patryka, oraz nie wymagał aż takiego dużego zaangażowania, jak cała flota samochodów Łukasza. Także chyba jest to uniwersalny samochód marzeń, słuchajcie. Można tak o nim śmiało powiedzieć.